Witajcie, cześć, dzień dobry na moim kanale. Dzisiaj spotykamy się z zagadnieniem takim jak sterownik silnika Toyoty. Być może zdarzyła się Wam kiedykolwiek sytuacja tego typu, że odmówił Wam sterownik silnika, bądź jakakolwiek inna sytuacja zaistniała, chociażby na przykład taka, że dostała się do niego woda. No bo cóż, no niestety, samochody tylko są takie, jakie są. A woda zawsze się mogła dostać, bądź na przykład jakaś tam inna okoliczność, ktoś podłączył za duże napięcie akumulatora, czy powiedzmy, czy odwrotnie kable i tak dalej, choć z odwrotnymi kablami tutaj bym się sprzeczał, ale generalnie skupiamy się na tym. Sterownik silnika mamy uszkodzony. No i w ten czas robi się pytanie, co z takim sterownikiem można zrobić? No wiadomo, jeżeli mamy pojęcie, możemy podejść do naprawy takiego sterownika, natomiast w sytuacji takiej, gdy czasem naprawa jest nieopłacalna, bądź nie ma możliwości zdobycia części do takiego sterownika, mimo że wiemy, co jest uszkodzone i jesteśmy w stanie wymienić, bo na przykład co? Pozwolę sobie wykorzystać, no tutaj otworzymy to. Czasem się może zdarzyć sytuacja tego typu. To jest sterowniczek Toyota, że na przykład padł któryś mosfecik, więc taki mosfet spokojnie możemy wymienić, ale zaczyna się robić problem, jeżeli na przykład mamy sterownik uprany i chcielibyśmy wymienić go w aucie. W ten czas robi się problem, na przykład w tego typu, jak tu jest ten przed nami sterownik. Wiadomo, że wszystko pasuje, bo zakładamy taki sterownik, parametry jego się będą zgadzały. Chociażby porównujemy sobie numery. Mamy tutaj numer seryjny, powiedzmy, tej płyty. Mamy drugi sterownik taki, ale wiemy, że zamontować go możemy, ale i tak auta nie odpalimy, bo jest immobilizer. No i taki immobilizer to jest jakiś temat tabu z tego, co ja widzę. Nie wiem dlaczego, ale niestety tak jest. Dlatego tym filmem będę się chciał z Wami podzielić i pokazać, co należy zrobić w tego typu sterowniku. Jest to Toyota Corolla. Jaka jest pojemność? Nie wiem, nie wnikam, wnikał nie będę. W każdym bądź razie skupimy na czym? Na tym, żeby przerzucić sam immobilizer. Powiem jeszcze taką rzecz pokrótce. Jest możliwość taka, żeby dopisać taki sterownik używany w aucie bez jego ingerencji do niego. Natomiast dzisiejszym filmem pokazujemy, na czym się mamy skupić. No i tak, tu mamy nasz sterowniczek. Położymy sobie to może na podkładeczce metalowej. A to się przydaje, a będziecie wiedzieli dlaczego. A to może od razu powiem, jak jesteśmy. Dlatego, że jeżeli mamy do wylutowania jakikolwiek układ SMD, musimy użyć hot aira, czyli użyć gorące powietrze. No i w ten czas, żebyśmy sobie coś nie stopili, nie zbulili, to potrzebujemy twardą podkładkę. Tak jak w moim przypadku metalową. No i dobra. W pierwszej kolejności od czego musimy zacząć? To od doczyszczenia naszego układziku, który musimy wymienić. Więc tak, procesora wymieniali nie będziemy, bo takiej konieczności nie ma, ale w jego okolicy na przykład ustalamy sobie EEPROM-a. Bo w takim EEPROM-ie będzie siedział immobilizer. No i tak. Mamy doczyszczone. I teraz pasowałoby się dowiedzieć, co to jest za układzik. Pozwolę sobie uruchomić tradycyjnie mój mikroskop, który sprawdził się wielokrotnie. No i na moim mikroskopie, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie widać, bo różne kąty mogą być światła, jest EEPROM-ik, na którym jest oznaczenie 90C56. I to jest EEPROM-ik, w którym zapisana jest zawartość mobilizera.
No i dobra, czyli w tym momencie wiemy, że mając drugi sterownik, możemy sobie taką kość przełożyć i to wystartować nam powinno. W każdym bądź razie rzecz jest jaka. Wiadomo, że musimy zdobyć sterownik drugi. Natomiast jeżeli ten sterownik już mamy zdobyty, tak jak w tym momencie tutaj mamy sterownik ten, który jest jako fizycznie przyjmiemy uszkodzony, to wylatujemy z dawcą. Dawca nasz jest taki sam. Tak jak widzicie, jest to taki sam dawca, tylko tam powiedzmy sobie jakieś tam inne numery może posiadać, co nas bardzo nie interesuje. No i w jego miejscu tutaj jest również taka sama, tutaj teraz widać, taka sama kość, który jest zapisana zawartość mobilizera. Dlaczego ja sobie czyszczę bardzo dobrze dookoła te piny? Otóż rzecz wygląda w ten sposób, że musimy użyć jakiegoś bardzo dobrego zmywacza. Na pewno IPA tutaj sobie nie poradzi. Musi być to dobry aceton, tylko nie taki aktualny, jak się kupuje w sklepach w plastikowych buteleczkach za 2-3 zł, choć nie wiem, czy takie są jeszcze. W każdym bądź razie one się nie nadają, bo nic nie rozpuszczają. No nawet lakieru nie chcą bardzo puścić. Także do tego używamy nitro, albo najnormalniej w życiu używamy jakikolwiek inny rozpuszczalnik, a musimy go użyć. Dlaczego? Dlatego, że te piny dookoła, które są zalane lakierem, który zabezpiecza płytę przed wilgocią. Więc tak, tu mamy w tym momencie już przygotowaną sytuację. Tutaj bierzemy drugą płytę, którą mamy również przygotowaną. I co w tym momencie trzeba będzie zrobić? Najnormalniej w życiu wylutować tą kość i wlutować do drugiego sterownika. Trzeba użyć do tego topnika. Przydaje się bardzo dobrze. Coś takiego, co jest w strzykawce. Dlatego, że nie zostawia bardzo po sobie śladów. W każdym razie rzecz jest jaka. Nie sugerujcie się, że jakość wylutowuje akurat taką. I wy taką musicie mieć, dlatego że w zależności od tego, jak jest sterownik, jak jest producent tego sterownika, od tego będzie zależała kość, jaka została zastosowana w sterowniku. Bardzo ważne jest to, byśmy taką kość wlutowali dokładnie w ten sam sposób, w który została wylutowana nasza stara kość. Dla pewności zobaczymy sobie, czy druga kość jest dokładnie taka sama. 93C56, czyli mamy dokładnie taką samą kość. Ja w tym momencie użyję sobie hotaira, bo musimy do tego użyć. No i tak, mamy kość wylutowaną i ja wam zaraz ją pokażę. Wyłączę sobie urządzenie. O, to jest właśnie taki malutki układzik. Jest to taki bardzo malutki e-promik, w którym siedzi cała zawartość IMO. W niektórych pojazdach nie jest tak łatwo jak w tym. Ale mimo to wszystko jest do zwalczenia. Dobra. Biorę się za wylutowanie kości faktycznej, bo tutaj mam sterownik, który będzie posłużony jako główny dawca, czyli który ma pozostać już do pracy. I teraz z tego sterownika starego musimy sobie wylutować pamięć. Dobra, ja biorę się za wylutowanie pamięci, bo film by trwał 200 godzin.
I tak byście teraz nie widzieli, bo muszę sobie przełożyć tutaj, więc ręką bym zasłonił. Dobra, biorę się za przelutowanie i spotykamy się za chwilę. No i okej. Mamy e-promik wrzucony. I w tym momencie jedyne, co będziemy musieli zrobić, to delikatne oględziny, czy oby na pewno coś nie poszło nie po naszej myśli, bo czasem może się zdarzyć, że się gdzieś coś przywarło. Więc za chwilkę sobie zrobimy malutkie oględziny, gdzie jesteśmy. Jesteśmy tu na monitorku. Proszę bardzo, tu jest ta nasza kość wlutowana. I jest ok. Czyli spokojnie nasz sterowniczek możemy już w tym momencie złożyć i brać się do odpalania sprzętu. Także jak filmik się komuś przydał, liczę na łapeczkę w górę w formie podziękowania. Subskrypcja oczywiście to jest rzecz indywidualna. Jeżeli sobie klikniecie, będziecie wiedzieli coś tam z bieżących rzeczy, a staram się dodawać co chwilę coś, by było Wam łatwiej. Także póki co na razie dziękuję jeszcze raz za oglądnięty film. No i cóż, miłych napraw i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.